Spośród suwalskich ogólniaków najwyżej notowane w rankingu perspektyw jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej. Zajmuje jednak w zestawieniu dopiero 334 pozycję. Na 390 miejscu w ogólnopolskim rankingu znalazło się trzecie LO z minimalnie niższym wskaźnikiem. Pierwszy ogólniak uzyskał bowiem 49,83 punktu, a szkoła Przynoniewicza zaledwie 1,55 mniej. Kolejna placówka to drugie LO, szkoła imienia Zygmunta Podchorskiego. Uzyskała notę niespełna 41,6, która uplasowała ją na 723 pozycji. Lepiej od tej placówki wypadły dwie augustowskie szkoły ogólnokształcące. Pod koniec szóstej setki znajdujemy pierwsze LO imienia Piramowicza, a konkurencyjne drugie LO z Augustowa na 723 miejscu. Żadna tego rodzaju szkoła nie osiągnęła połowy punktacji, jaką odnotowało najlepsze w kraju LO imienia Staszica w Warszawie. Tu osiągnięto 100 punktów na 100 możliwych. W rankingu wojewódzkim najwyżej na Suwalszczyźnie oceniony ogólniak jest na 9 miejscu. Znacznie lepiej w tym roku zaprezentowały się w zestawieniu suwalskie technika. Najwyżej ocenione zostało technikum nr 4, które uzbierało ponad połowę możliwych do zdobycia punktów i uzyskało 190 miejsce w kraju. Na 264 miejscu znajdujemy placówkę imienia Brzostowskiego z wynikiem minimalnie niższym od suwalskiego lidera. Trzecie na zawężonym do miast pudle laureatów jest działające w strukturze ZST technikum nr 3.